Skorykow, Kondraciuk, Duklanowski podcastują, bo lubią. Specjalnie dla Was przerywają wakacje, by nadać podcast specjalny. Część pierwsza i pytanie, gdzie jest polski triatlon? Gość specjalny Michał Drelich. Ponieważ sytuacja jest wyjątkowa, sytuacja jest ekstraordynarna i mówimy to absolutnie bez żadnego żartu. Żarty się już dawno skończyły. My jako wpływowi opiniotwórczy podcasterzy niestety musieliśmy wziąć sprawy w swoje ręce, wziąć odpowiedzialność za nasze obserwacje i przenikliwość naszych umysłów. Post, który wrzuciliśmy ostatnio na Facebooka, ja może go sobie obejrzę jeszcze raz, żeby upewnić się, że to, co widzimy, jest faktem. Otóż Andrzej Skorykow, znany Państwu podcaster, umieścił post, zupełnie niepozorny post, taki jakich miliony postów na Facebooku, a ten akurat wywołał taką falę komentarzy, taką falę po prostu insynuacji. Nie miałem co robić, więc napisałem posta. Dokładnie. Tak dzień jak co dzień. Tak jakbyś po prostu, wiesz, wziął sobie małe piwko bezalkoholowe i je wypił. No byłem po piwku, leżałem sobie w łóżeczku, chillaucik i napisałem posta. Tak zwane zwykłe nic. Ale co się okazało? Otóż Andrzej zauważył, że prawdopodobnie podczas ostatnich zawodów na Ironman 73 Gdynia zawodniczka ze Szwajcarii, moja imienniczka i to mi się bardzo podoba, Daniela Ryf, znalazła się w pierwszej dziesiątce, dokładnie na siódmym miejscu. I Andrzej przenikliwością swojego umysłu zauważył, że tam nie ma ani jednego polskiego prosa. Natychmiast zadzwonił do mnie i zapytał: Daniel, czy ty to widziałeś? Ja mówię, no widzę i o czym nie wierzę. Prawdopodobnie Daniela musiała skrócić trasę. W związku z tym znalazła się na ósmym miejscu, ale znalazła się również w kręgu podejrzeń. Dokładnie. Zasypaliście nas, ale ja domyślam się, że to nie są nasi stali słuchacze. To są po prostu te tysiące ludzi, które zobaczyły ten post, prawdopodobnie wszyscy triatloniści w Polsce, wzięło nas za podcasterów niespełna rozumu. Odbierając nam prawo do logicznego myślenia, do dociekania, do szukania prawdy, sprawdzania, gdzie ona jest. No i poczuliśmy się tym bardzo urażeni. Przerwaliśmy natychmiast nasze urlopy, obozy sportowe. Andrzej przyleciał helikopterem, ja przyjechałem pociągiem, żeby tutaj dla was być. Hubert niestety uprawia tak zwaną instagramową lanserkę, więc go nie ma. Spróbujemy się z nim połączyć, aby skomentował nam Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Nie wiem, czy zauważyłeś, zaniechał poezji instagramowej ostatnio. Być może ma wakacje i sprawdzimy właśnie, co robi Hubert na wakacjach, bo my też nie wiemy, nas nie informuje, a powinien jako kolega podcaster, zwłaszcza czołowy, opiniotwórczy, ale sprawdzimy. Wiesz co, ja troszkę się obawiam, bo też nam parę osób zarzuciło, że my się na niczym nie znamy. Nie znamy się ani na piłce nożnej, ani na pływaniu, ani na lekkiej atletyce, a zwłaszcza na bieganiu i to myślę, że był przytyk do Huberta. Już jedna zawodniczka usłyszała, że my też niedługo usłyszymy, że w dupie byliśmy, gówno widzieliśmy. Dokładnie. A bardzo nie chcielibyśmy, żeby tak było, więc słuchajcie, zaczynamy naszą zabawę wakacyjną, to jest specjalne wydanie wakacyjne, od pierwszego tematu, czyli o zawodach Iron Man. No i wracając tutaj do tej dyskusji, która się tutaj odbyła pod naszym postem, pojawiło się wiele insynuacji pod naszym adresem, że zarzucamy, że nie jesteśmy śmieszni. Najbardziej zabolało mnie to, że nie jesteśmy śmieszni. Tak. I kochani, specjalnie dla was, ponieważ my mamy informacje zawsze z pierwszej ręki. My mamy informacje zawsze ze szczytów sportowych wyżyn. Nasze informacje są zawsze sprawdzone. U źródeł, akurat słyszycie teraz źródło tutaj płynące potoku, gdzie jesteśmy i gdzie nagrywamy Run Forest Podcast. I tym razem też tak będzie, bo zadzwonimy do samego Michała Drelicha. Słuchajcie, telefon do Michała Drelicha ma prezydent, premier i Andrzej Skorykow. No tak. Poszanujcie to. Tylko nie wiadomo, czy Michał Drelich również nie jest urażony tym postem, no właśnie, tym samym zapytam, obrażony, zapytam. Jeżeli odbierze telefon, bo może ten post również go bardzo zdenerwował i nie ma ochoty z nami rozmawiać, ale spróbujemy. Zawsze miał ochotę zawsze ze mną miał rozmawiać. Czas na... No, wybieram numer do Michała Drelicha. Cześć, Andrzej.
O, dzień dobry, panie dyrektorze. Dzwonimy do pana z radia, przepraszam, ze studia Run Forest. Nagrywamy właśnie audycję, którą tak naprawdę pana impreza sprowokowała. My przylecieliśmy z odległych zakątków świata, żeby spotkać się i wyjaśnić naszym słuchaczom problem, jaki powstał, ponieważ zawodniczka, która startowała u pana na imprezie, Daniela Ryf, zrobiła niezłą ryfę. Są podejrzenia o skróceniu trasy kolarskiej czy to biegowej, bo na pływackiej się chyba nie dało. Niewiarygodne jest to, że mogłaby wygrać z całą polską elitą triatlonistów. Mówię tutaj o mężczyznach. Czy pan może nam wyjaśnić ten fenomen i czy trasa była testowana, czy kobiety biegły i jeździły po tej samej trasie co mężczyźni? Proszę to jakoś wyjaśnić. Znaczy na początku było lekkie zaniepokojenie, bo Daniela powiedziała, że trasa w Gdyni jest płaska i szybka, co nas bardzo zaniepokoiło i zaczęliśmy analizować, ale po gruntownej analizie okazało się, że Daniela jechała tak szybko, że rzeczywiście te odcinki, które inni pokonują pod górę, one jej się wypłaszczały, także to prawdopodobnie powód tak szybkiego ukończenia zawodów. Czyli jakaś przewałka na zawodach była, to nie były te same trasy? Zdecydowanie. Myślę, że największe przegięcie to prędkość, jaką osiągnęła na trasie rowerowej, średnio 41 km. No, absolutnie niedopuszczalna dla kobiet. Ale jak widać i dla mężczyzn. Okazuje się, że tak, dla pewnej grupy mężczyzn również niedopuszczalna, ale w przypadku kobiet uważam, że to absolutny skandal, żeby tak szybko jechać. Również bardzo szybko pobiegła, bo nie dała się dogonić przez polskich prosów. Tak, znaczy wydaje mi się, że zeszła z roweru i po prostu nie zorientowała się, że to już jest ten moment, w którym powinna zwolnić i nadal biegła szybko i okazało się, że dobiegła do mety i zrobiła rekord świata. Także no tak, no, myślę, że zaskoczyła samą siebie i wszystkich dookoła, że tak można. Po prostu nikt jej nie powiedział, że tak nie można. Michał, powiedz mi tylko, czy na mecie przeprosiła? Czy przeprosiła naszych zawodników? Tak, absolutnie. Na początku była bardzo zmieszana faktem, że jest tak wysoko w klasyfikacji generalnej, ale powiedziała, że we Frankfurcie miała podobny problem i tam przeprosiny zostały przyjęte, tak liczymy, że również polscy prosi przyjmą jej przeprosiny. Michał, ale tak na poważnie, gratuluję wspaniałej imprezy. 2200 osób to jest rekord, rozumiem, frekwencji w Gdyni. To nie jest rekord, ale to jest cały czas wysoka frekwencja i mam nadzieję, że dzięki no takim właśnie wynikom jak Danieli w przyszłym roku będzie tych zawodników jeszcze więcej. Maksymalna pojemność zawodów Gdyni to 3000, więc jeszcze mamy cały czas to robić. Michał, zawody są bardzo dobrze oceniane. Niestety nie mogliśmy z Run Forest być w Gdyni, bo nie możemy być wszędzie, ale docierają do nas informacje, że zawody były perfekcyjnie zorganizowane. Co najważniejsze, mieliśmy wszyscy dużo szczęścia, bo nie chcę mówić, że wy jako organizatorzy udało się pokonać sinicę. Czy to jest wasza zasługa? Macie jakieś specjalne metody, że potraficie na dzień przed imprezą pogonić to ścierwo i po prostu rozegrać zawody tak, jak powinny być rozegrane, czyli wszystkie trzy konkurencje? Wbrew pojawiającym się w internecie komentarzom nie kupiliśmy żadnego laboratorium, bo to naprawdę była czysta cytopy. Mieliśmy trochę szczęścia, także trzeba się z tego cieszyć. Myślę, że dzięki temu widowisko było ciekawsze i no, mogliśmy w pełni pokazać klasę zawodników, których udało się w tym roku zaprosić do Gdyni. Michał, skoro rozmawiasz z nami, to rozumiem, że nie obraziłeś się na tego naszego żartobliwego posta, który był odebrany chyba nie tylko przez naszych słuchaczy, ale i z tego co wiem media. Kto dzwonił? Jako post poważny. Daniel pyta, kto do ciebie dzwonił w tej sprawie? Czy możesz nam zdradzić tajemnicę? Generalnie część dziennikarzy potraktowała to serio i wysyłała do nas komunikat z prośbą o to, żebyśmy odnieśli się do zastrzeżeń, które pojawiły się w internecie. Ponieważ szybko odkryłem, że źródłem tych zastrzeżeń jest Run Forest, no to śpiesznie tutaj zadzwoniłem, znaczy właściwie skontaktowałem się z tobą i no, złożyłem ci szczere gratulacje. Uważam, że no, jest to poczucie humoru wysokich lotów i jak najbardziej popieram tego typu ironię, no bo tak do tego trzeba podejść. Michał, a teraz na poważnie. Chciałem zadać takie pytanie, może trochę niewygodne. Czy Tomasz Szala jest personą non grata na imprezach organizowanych przez Sport Evolution? Nie ująłem tego w ten sposób. To jest zawodnik, który wydaje mi się, że jest lekko zagubiony w tym, co robi i posuwa się w tych działaniach w mojej ocenie do czynów zniesławiających. W związku z tym no, my musimy też dbać o nasze dobre imię, dlatego że to, co się wydarzyło w Warszawie, tak naprawdę mogło zamknąć
się bardzo szybko, jakby temat mógł pójść w zapomnienie. Zawodnik spóźnił się stawieniem roweru do strefy zmian, tym samym złamał regulamin imprezy. Była to tylko i wyłącznie jego wina. No, jakby nie zadbało to, żeby nawet w odpowiednim czasie poinformować nas jako organizatorów o tym, że ma jakiekolwiek problemy z dotarciem do strefy zmian. Takie próby zaczął podejmować dopiero po zamknięciu strefy zmian, pomimo tego, że miał bezpośredni kontakt do nas jako organizatora. My zawsze na imprezie wyznaczamy konkretną osobę z imienia i nazwiska, która jest opiekunem zawodników pro, do której zawodnicy mają numer telefonu. Tamten podczas tej imprezy Tomek był obecny na odprawie technicznej dla zawodników pro. Ona się odbyła o godzinie 16, także miał jeszcze wiele godzin na to, żeby po tej odprawie po czasie wstawić rower. Na tej odprawie ja wówczas bardzo mocno podkreślałem, żeby zawodnicy pro świecili przykładem amatorom, że od nich oczekujemy wzorowej postawy. No tak się nie stało. Jakby ja mam świadomość, że zdarzają się różne przypadki losowe, natomiast to, co się stało później, jest absolutnie nie do zaakceptowania z naszej strony, dlatego że Tomek zaczął insynuować, że jest jakieś drugie dno tej historii, że naszym celem było wykluczenie go z zawodu. Zaczęły się jakieś spiskowe teorie dziejów pod tytułem, to jakieś takie insynuowanie, że my chcemy w jakikolwiek sposób wypaczyć rywalizację, czy wpłynąć na to, kto będzie na podium, a kto nie będzie startował w naszych zawodach, to absolutnie nigdy nie było naszym celem, nigdy nie posuwaliśmy się do tego typu metod. Natomiast no, nie możemy się zgodzić na to, żeby zawodnik niesprawiedliwy i oszczerczy przedstawiał to w taki bardzo nieuczciwy sposób sytuację, która była w pełni przez niego zawiniona. No, co się wydarzyło w Gdyni i decyzję, którą podjęliśmy, była decyzją skonsultowaną i uzgodnioną zarówno z Polskim Związkiem Triathlonu, jak i z World Triathlon Corporation. Mieliśmy nadzieję, że będzie to jakąś formą refleksji dla zawodnika. Ubolewam nad tym, że refleksja jest, ale zupełnie nie taka, jakiej byśmy oczekiwali. Bo co mogę powiedzieć, no jakby nie chcielibyśmy prowadzić tej dyskusji ani w internecie, chcielibyśmy, żeby ten temat się jak najszybciej zamknął. Działania Tomka nam na to nie pozwalają, także bardzo nad tym ubolewam. Jeszcze jedno króciutkie pytanie i proszę o krótką odpowiedź. Czy to po raz pierwszy Tomkowi zdarzyło się spóźnić z rowerem? Bo z tego co wiem, rok wcześniej również spóźnił się ze wstawieniem roweru, wtedy pozwoliliście mu wstawić do boksu rowerowego po czasie rower. A, czyli ponieważ jesteś obecny na imprezie w Warszawie, to wiesz, że nie była to pierwsza tego typu sytuacja, przynajmniej tak wynika z informacji, którą dostałem od osób odpowiedzialnych za strefę zmian, a nie mam powodu im nie wierzyć. Ja bym chciał przede wszystkim, żeby Tomek zrozumiał, że on jako zawodnik pro ma szereg przywilejów, ale też w związku z tym szereg obowiązków i sugerowanie, jakoby za naszym działaniem stała jakaś złośliwość czy głupota, to jest niegodne zawodnika, który chce być zawodowcem, dlatego że to jest po prostu brak szacunku dla ludzi, którzy tam czekali na niego przez ponad 10 godzin, żeby on stawił rower, a Tomek nie spóźnił się 15 minut, Tomek spóźnił się o godzinę. W związku z tym no, trudno oczekiwać, żeby osoby, które po wielu, wielu godzinach ciężkiej pracy, w trudnych warunkach, bo był duży upał, czekały kolejną godzinę, do godziny 22, na zawodnika, który nie dopełnił swoich obowiązków i tym samym złamał regulamin zawodu. Myśmy się przejrzeli ten wpis na Facebooku Tomka, no i niestety musiałem napisać, że to, co tam było napisane, można spokojnie podpiąć pod chamski internetowy hejt. Daniel oburzył się, przejrzał facebookowy profil Tomka i oburzył się na te insynuacje, o których ty mówisz. My ze swojej strony jako Run Forest porozmawiamy z Tomkiem. Ja Tomka widuję na basenie, na treningach pływackich, jest mocno zaangażowanym zawodnikiem, ambitnym. Porozmawiamy, postaramy się spowodować, żeby się ogarnął. I wyślemy go specjalnie do Huberta Duklanowskiego na tak zwany instagramowy coaching, żeby więcej takich błędów nie popełnił. Dokładnie. Michał, mam nadzieję, że wyjaśniliśmy wszystkim słuchaczom i obaliliśmy teorię spiskową, że Daniela Ryf skróciła trasę. Jest to wybitna zawodniczka. Gratulujemy Wam w ogóle umiejętności sprowadzania takiej zawodniczki do Polski na imprezę i życzymy jakby kolejnych sukcesów organizacyjnych. Michał, bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrowienia. Dzięki, Andrzej, i miłego wieczoru. Pozdrawiam. Dzięki, hej. No to chyba wyjaśniliśmy wszystkim słuchaczom
wątpliwości dotyczące przebiegu imprezy, przebiegu rywalizacji kobiet i mężczyzn. Chciałbym tylko zdopingować naszych zawodników, naszych triatlonistów do jeszcze większej pracy, mocniejszych treningów, lepiej skonstruowanych, żebyśmy mogli rywalizować na świecie z najlepszymi, ale również z najlepszymi kobietami i z nimi po prostu wygrywać. Właśnie. Chciałem powiedzieć coś, co mogłoby być podpięte pod seksizm, więc tego nie powiem, ponieważ nasz podcast jest podcastem kulturalnym, niezwykle eleganckim. Nie używamy żadnych słów powszechnie uznanych za wulgarne, nieprzyzwoite. Zamykając temat triatlonu, drogi Andrzeju... Przechodząc płynnie do pływania, pierwszej konkurencji. Przechodząc do pływania, żeby zamknąć, wiesz, wysłałem zaproszenie, słuchaj, do mistrza świata w trzykrotnym Ironmanie. Do pana Karasia, Roberta, dobrze pamiętam. No i wyobraź sobie, że nie odpisał. Może jest na urlopie? Nie, widziałem, że widział, ani nie odpowiedział na maila, że sorry chłopaki, jesteście, nie lubię was, nie przyjdę do was, obrażacie triatlonistów, żartujecie sobie z nich. Ale kiedy zapraszaliśmy brata Sebastiana do nas, po tym jak przepłynął wpław przez Bałtyk na Bornholm, i też pamiętam, że nie udało się mu dotrzeć do naszego studia. No, słuchajcie, no... Ale rozmawialiśmy z mamą Sebastiana, tym samym mamą Roberta. Potrójni Ironmani nie mogą się bać przychodzić do naszego podcastu. Nie mogą bać się odebrać telefonu od Andrzeja albo no od właśnie, Roberta. No właśnie, tym bardziej, że... Jak to się dzieje? Tym bardziej, że dostaliśmy kilka uwag dotyczących tego, że nie publikujemy, nie udostępniamy informacji o właśnie tym wyjątkowym, wielkim wyczynie Roberta Karasia, jakim było pobicie rekordu świata w potrójnym Ironmanie, ale również nie opowiadaliśmy o wybitnym osiągnięciu Michała Rajcy, który startuje w triatlonach ekstremalnych, który po ogromnych przewyższeniach w zimnych wodach, górskim maratonie pokonał trasę w 11 godzin 26 minut i 5 sekund, to jest też chyba dosyć istotne. Nie wiem, czy wy macie informacje na temat Michała Rajcy, czy o tym wiecie, że kilka tygodni temu miało miejsce takie wydarzenie i taki sukces polskiego sportowca. Ja nic o tym nie słyszałem. No właśnie, bo media milczą, rozumiesz? Media milczą, nie chcą mówić o wyczynach polskich sportowców, tych wybitnych, tylko ciągle o tej piłce nożnej, wiesz. I... My specjalnie nie poruszamy, nie wracamy do mistrzostw świata. Zamknęliśmy ten temat. No więc, ale panowie, jeżeli nie będziecie chcieli przychodzić do nas do studia, no to tym bardziej świat się nie dowie. Już był taki jeden nasz kolega biegacz, który zaniechał, nie przyszedł do studia, nie odpowiedział na zaproszenie. Na szczęście pojawił się po pół roku i myślę, że odniósł korzyść, bo kawał świata dowiedział się o naszym lekkoatlecie. A wiecie, że słuchają nas miliony słuchaczy na całym świecie od północy do południa, od wschodu do zachodu i tym samym przechodzimy mięciutko do pływania. Pierwszą konkurencją triatlonu jest pływanie, ale już nie o triatlonie będziemy rozmawiali, tylko kilka dni temu, wczoraj dosłownie, zakończyły się Mistrzostwa Europy w pływaniu, które odbyły się w Dublinie i chcemy porozmawiać, gdzie jest polskie pływanie, w którym miejscu jest polskie pływanie. A ja chciałbym uprzedzić twoje pytanie jednym bardzo ważnym pytaniem. Skoro w polskim pływaniu jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? A podsumowanie wyczynów naszych pływaków na Mistrzostwach Europy już jutro. Tylko w Run Forest Podcast.